Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was w kolejnym odcinku z Keep Talking and Nobody Explodes. Nobody Explodes, jestem. Dzień dobry. Jest ze mną Wojtek. Jest on dzisiaj różowy długopis, który będzie mi pomagał pisać, zapisywać różne rzeczorki, bo podejrzewam, że dzisiejsza bomba może być dość trudna, nieogarnięta i ja się boję. No. Ładnie. Tak. Słuchajcie, więc... ostatnio w ogóle też była promocja na G2A, jeżeli chodzi o bombę. Tak, tak. Kosztowała na grosze, chyba 4 dolary. Więc tam na dole w opisie jest link i z kodem Andec macie jeszcze taniec, słuchajcie, także polecam. Dokładnie. I zachęcam serdecznie. A dzisiaj emotka walizki. Ha. Nie wiem, tak mi się kojarzyło jakoś walizka. No walizka. No nie wiem. W ogóle ja mam tylko nadzieję wielką, że nie będzie słychać straży pożarnych, których jeżdżą po prostu w kółko. Tak. Także było... pamiętajcie, emotka walizki, z kodem Andec jest taniej, a my robimy czwartą bombę. Tak. Dzień dobry. Więc a small wrinkle, something is different about this bomb and it demands attention. Wojtek, 5 minut, 6 modułów i jeden strajk. Jeden strajk. What? Mam nadzieję, że będą te proste moduły. Startuję. No. Słuchajcie, mam zeszyt, znaczy kartkę. Ja też mam. Mam różowy długopis w akcji. Gotowane jest. No, ja też. Ja trochę się obawiam, ale dobra. Gotowy? Yes, of course. Dobra. Widzę symbole. O Jezu. Nic teraz nie powiem. Symbole. Odwrócone S dwoma kropkami. Odwrócona dziewiątka, w sensie szóstka, taka dziewiątka z takim tym. Chanuka i krzyż położony z krzyżem, takie dwa T. Szóstka odwrócona, znaczy wiadomo, no. E. No. Krzyż? Krzyż czy Chanuka? Krzyż i Chanuka. Dobra. Oho, i Wojtek, teraz mi zaczął się odliczać czas jakimś... Mam takie jakieś pokrętełko dziwne. O nie, to jest... To... Liczą mi sekundy się i mam na czerwono jakiś wskaźnik, który mi do góry idzie. Kurde, to są te pokrętła, ale no to ja... mów, co to robić tu. Posłuchaj. No. Pokrętło można ustawić w jednej z czterech różnych pozycji. No. Gdy licznik modułu osiągnie 0, pokrętło musi być poprawnie ustawione. Poprawne ustawienie pokrętła można wywnioskować na podstawie konfiguracji 12 diod LED. Świecą 12... ci jakieś? Żadna mi się nie świeci. Wojtek, ja zaraz wybuchnę. Poczekaj, pokrętło ja należy wybuchnę, mam 6 sekund. Względem napisu A w górę, które można zmienić pozycję. No, dobra. I co, wybuchnę? Wybuchłem. Koniec, bo nie ustawiłem tego. Ale to wiecie, co wam powiem? To było szybkie. Ale wiecie co, ja nie ogarniam za bardzo tych pokrętów, dlatego... Poczekaj, ale Wojtek, nie, tam nie ma diod LED. To nie jest to pokrętło. Jak to nie jest to pokrętło? To nie jest to. Wojciech, ale tu nie ma innego pokrętła. To nie jest to, że masz 12, że masz różne diody. To nie jest, tam nie ma diod. Tam jest czerwona dźwigienka. I się czas odlicza. A, to jest rozładowywanie kondensatora. To tego musisz... To rozładuj kondensator za pomocą dźwigni, nim nastąpi jego przeładowanie. Ale ja tu, Maciek, nie mam nic więcej napisane, więc to musisz ty na czuja zrobić. Więc zobaczymy, dobra, ja już kliknąłem, poczekaj. To, zobaczymy, czy to znowu będzie, poczekaj. To zobacz, jeżeli będzie, to wiesz. Jest. To od razu to spróbuj. Jest dobra, to? Dobra, no. No to spróbujmy, to spróbuj to zrobić pierw. Ale nie, to jest wyłączone, musimy zrobić najpierw zwykłe rzeczy, więc kabelki. A. Raz, dwa, trzy, cztery, mam sześć kabelków, sześć kabelków, no. Masz żółte? Nie. Jeśli nie masz... ostatnia cyfra numeru seryjnego jest parzysta, czy nie? Czekaj, szukam. Nie. A ostatnia cyfra numeru seryjnego jest nieparzysta, przedni, trzeci przewód. Dobra. I teraz mi się odliczają sekundy, czekaj. Uwaga. Jak ja mam to przesuwać? Aha. Raz na... Ale ta dźwignia jest dziwna, bo... Ja tą dźwignią resetuję jakieś położenie i czas. Więc dobra, czerwony guzik hold, Wojtek. Ej, zrobiłem przypadkiem, jak coś się zrobiło. Aha, znaczy dobra. No nie doprowadziłeś do przeładowania. Nie, mówię o guziku hold, na naszym przycisku, rozumiesz? A co żeś zrobił? Nacisnąłem po prostu, się przypadkiem zrobiło. Aha, dobrze. Słowa, jest, się pokazuje. Na zdrowie, szybko, Wojtek, please! No czekaj, bo nie mogę tego znaleźć. Jezus Maria. Jest lewo środek. Lewo środek, want. What? What? Where is what? Ze znakiem zapytania? Nie, zwykłe. Uch, z 3H. Nie. What? Dobra. Lew. What, no, dalej. Ja tą dźwignię muszę cały strzelać, bo mi czas leci. Naprawdę? No. Prawo, dół. What ze znakiem zapytania? You. Hold. You are. You are. Your. Wybuchłem, no Wojtek, powiedziałeś you are! No you are.
No i wybuchłem. Apostrofem. No chyba ci trzasnę! Trzasnąć cię? Ale o co chodzi z tymi kondensatorami? Cicho. Nie wiem, lecą sekundy i jak przesuwam dźwignię w dół, to w tym momencie czas się zatrzymuje, ja muszę cały czas otrzymać i poziom taki czerwony wskaźnik na miarce też się zatrzymuje i spada w dół. Znaczy, wiesz co, bo to chyba chodzi rozpraszać, że ja po prostu nie, muszę to trzymać co jakiś czas. No świetnie. Tylko, że to, tak, ty musisz co jakiś czas to dziabnąć, żeby to nie wybuchło. Dobra, to już mniej więcej wiemy. No dobra, tylko przy ciebie właśnie no dobra, mieliśmy nie, prostą bombę już, i byś... Dobra, już. Cicho tam. Nie będę cicho. Kabelki, 6 kabelków. Masz żółte? Tak, 2. Jeśli dokładnie jeden przewód jest żółty... Nie, 2 są żółte. Mhm. Masz czerwone? Tak, 2. Przedni, czwarty przewód. Dobra. I czas mi leci w tym kondensatorze. Dobra. Mów mi znaczki. Jest ośmiorniczka, AT, położone okay. T i błyskawica. Ośmiorniczka, AT, położone T i błyskawica. AT, położone T, błyskawica, ośmiorniczka. Znowu kabelki. 5 kabli jest. 1, 2, 3, 4. 5 jest, no. Ostatni jest czarny? Nie. Dokładnie jeden przewód jest czerwony i więcej niż jeden przewód jest żółty. Jeden przewód jest czerwony? Nie, jest jeden czerwony, jeden żółty. Jeśli nie ma czarnych przewodów? Nie ma. Przedni, drugi przewód. Dobra. Biały przycisk abort. Biały abort. Jeśli przycisk jest niebieski, to nie, jeśli na pewno się więcej, że na pewno biały, no będę się. Przycisk jest biały? Tak, biały abort. No a co ci po chińsku dobrze, mówię? Dobrze, zobacz, czy masz aktywny wskaźnik CAR. Nie. A aktywny wskaźnik FRK? Nie mam takich wskaźników. W ogóle nie masz. Wciśnij kolor. Czekaj, bo bawię się z tym licznikiem. Przytrzymać? Biały. Jedynka. Dobra, rozbrojone. Słowa. U się pokazuje. U, normalnie pisane U. Normalne U, środek prawa. Uchy. Uchy, czyli 3H, tak? Ready, nothing, left, what? What? Okay. Bez znaku zapytania czy ze znakiem? Bez. Dobra. Czekaj, naprawię to. Trochę czasu uzyskam. There, ich, tcheir. There. Prawo, środek. Prawo, środek. Okej. Okay. Normalnie pisane. Oky. Oky, tak? Tak. Okej. Znaczy okay, tak? No Wojtek! No dobra, middle, no, first. No. Dobra, i ostatnie. No. Blank. Środek prawo. Środek prawo. Ready. Yes. Yes. Okay. Wygraliśmy bombę, dziękuję bardzo. To wiesz co? To wychodzi na to, że ten moduł z kondensatorem jest jakby dodatkowym i trzeba go tak. O jego trzeba. Jego, on ci powoduje stres, bo musisz patrzeć cały czas, czy nie znaczy, przekracza tak, czasu, musisz, żeby czas napełnić i wszystko. Tak. Potem będzie jeszcze gorzej, bo pomimo tego, znaczy ja tu widzę co jest. Jestem jest w top 34. Nice. Popatrz. Nice. No dobra, słuchajcie, robimy jeszcze jedną bombę. Mamy dwie bomby na odcinek przeznaczone minimalnie, więc. Ile jest? Co jest? Czekaj, 4-1-A. Pay attention. Keep your eye on the price and also the clock. O nie. 5 modułów, 5 minut i 1 strike, Wojtek. No. Gotowy? No. No to jedziemy. Hitnąłem batona. Boję push się. Push the button. I ty się, jak mi mówisz słowa, to mów mi z apostrofem czy bez, a nie, że... Dobrze. You... Dobra, widzę już te symbole nasze. Więc Hanuka, H z takim kolczykiem na górze, AE i położony krzyż. Położony krzyż, AE, Hanuka i H. Położony krzyż, AE, Hanuka i H. Dobra, znowu symbole. Dwa jakby K, odbicie w stronę K, położone T, niedokończona trójka i taki wężyk, taki maziaj. Maziaj. Poczekaj, bo mam kondensator oczywiście, poczekaj. Dobra. Maziaj. Maziaj. K. K. Trójka T.
Dobra. Dwójka się pokazuje jako cyfra. Wciśnij drugi przycisk. Już, poczekaj, bo kondensator. Drugi przycisk, czyli to jest jedynka na dwójce. Mhm. Pisz też. Przepiszę. Pokazuje się trójka. Wciśnij pierwszy przycisk. Już. Napełnię sobie trochę czasu. Co jest, to jest czwórka na jedynce. Dobra. Dobra. Jedynka. Wciśnij przycisk z tą samą cyfrą, co na poziomie drugim. Czyli cztery. Cztery. Czyli w razie czwórka na jedynce, znowu. Dobra. Dobra. Jedynka. Wciśnij przycisk o tej samej pozycji, co na poziomie pierwszym. Dwójka. Czyli dwójka. A jaka jest cyfra? Czwórka. Okej. Czyli cztery na dwa, tak? Mhm. Dobra. Czwórka. Wciśnij przycisk z tą samą cyfrą, co na poziomie trzecim. Czwórka. Czwórka. Rozbrojone. Szymon mówi. Czy mam spółgłoskę, czy mam samogłoskę? Tak. GLFQ. Nie ma samogłoski. GLFQ, czyli nie zawiera samogłoski. No, czekaj, kolor. Kondensator. Kolor miga... Czekaj. Zielony miga. To zielony. Czekaj. Bo kondensator, Wojtek, oczywiście. Mhm. Bo zielony. Czyli co, on mówi... Mignij, to ja zielony. No. Czerwony. Niebieski. Czekaj. Czyli zielony, niebieski. Zielony, niebieski. Mhm. Żółty. Czerwony. Dobra. Zielony. Czyli znowu zielony, tak? Zielony, tak. Czyli zielony, niebieski, czerwony, zielony. Czerwony. Niebieski. Zielony, niebieski, czerwony, zielony, niebieski. Rozbroiliśmy bombę, dziękuję bardzo! Nice! Pa, pa, pa. To jest za szybko nam idzie ostatnio, ja wyczułam, że będą schody nie tylko. Jakie schody? Próbujemy jeszcze jedno, czy nie? A to już jak chcesz. No wiesz co, na razie są spoko i u ciebie też myślę, że raczej je rozbroimy, Wojtek, bo znaczy, nie są jakieś skomplikowane. Tak, my i tak w ostatnim odcinku u mnie zrobiliśmy cztery bomby, nadrobiliśmy właśnie wszystko, więc myślę, że możemy spróbować. Zobaczymy, spróbujemy jeszcze jedną? Czeka. Możemy spróbować. Powiedz, co tam jest przede wszystkim. Odblokowała mi się, Wojtek, sexta piąta. O, to może jednak nie. Co nie? Sprawdźmy chociaż, zobaczmy. Jak nam się nie uda za pierwszym razem, to... bo sekcja piąta była cała jakby wyszarzona. No ja wiem. Więc już jest pokazana. No. No i pierwszy nazywa się Wires, Wires Everywhere, kable, kable wszędzie. Aha, a ile ten czasu i ten? Ale nie, my jesteśmy w, jeszcze w sekcji czwartej, mój drogi, w dwie bomby w czwórce czasom. Aha. Ja mówię, że tylko, że już nie, tu jest piątka, się po prostu blokowała na maksa, wiesz, pokazała aha. się. Dobra, no dobra, to, no. To jeszcze jedno próbujemy. Mhm. Needy noobs need the most attention. 5 minut, 6 modułów, 1 strike. Mhm. Czyli podobnie jak z tą pierwszą. Hitam. Znaczy no, już poszło w sensie. Dobrze. Are you ready? I am ready. Zrobimy sobie może, nie wiem, jedną, dwie próby maksymalnie. Bo i tak dwie na odcinek, jakby nam się udało zrobić, tak? Tak, tak. O nie. Dobra, spokojnie, Wojtek. Nasze te znaczki. Odwrócone E, omega, AE, czekaj. Odwrócona dziewiątka. Jezu, gdzie mam tu znaczek omegi? Chryste, dobra, nie... odwrócona dziewiątka. AE, omega E z dwoma kropkami na górze. Odwrócona dziewiątka. No. E. No. AE. I omega. I omega. To jeszcze raz KB... Wojtek, tu się to zaczęło robić! Te mi się zaczęły, ten kondensator z tymi takimi diodami! I sekundy lecą! O, i tu już jest problem. A jak ty masz ustawy? A jak ty masz ustawy? Jest na up. Diody są po prawej stronie, raz, dwa, cztery, jest sześć diod, więc świeci się pierwsza od lewej na dole i dwie na środku. Poczekaj, jeszcze raz. Pierwsza na dole od prawej strony i dwie na środku się świecą. Pierwsza na dole od prawej ja pierdzielę, jak ja mam to czytać? I są dwie na środku, Wojtek, i mamy 8 sekund. One gasną! One gasną! Czy my wybuchniemy?
Tak. Tak. Aha, dobra, ja już mniej więcej rozumiem, jak to działa. Dobra, poczekaj. Ty zawsze rozumiesz, jak to działa? Nie. Po czasie. Maciek, ale zobaczysz jak u mnie to będzie. Nie wierzę, słuchajcie, to jest hit. Zawsze jest tak, że Jezu, Boże, Maciek, nie wiem, jak to czytać. Cicho tam. A teraz, Wojtek, wybuchłem. Wiesz co, bo już wiem, jak on to czytać, Maciek. Wiesz, co ci powiem zaraz? No, słucham. Shut the fuck up! Ty się za bardzo rozbestwiesiła, mój drogi, ostatnio. Nie, ale poczekaj, Maciek, jeżeli będzie coś takiego, to działa w ten sposób. To jest, jest 6 diod, ale są jest 12 diod, no tak. To ci powiedziałem, w prawym rzędzie. Prawy... Poczekaj, od lewej, poczekaj. Masz prawy rząd i po prawej stronie świeciła się od lewej strony na dole dioda i dwie na środku. Jak dwie... Ale, aha, czyli... Poczekaj. No czekam. Wait, bo nawet jeżeli mi teraz powiedziałeś to, co mi powiedziałeś, to ja tutaj nie widzę takiego rozwiązania. No, tak się świeciło. Tylko te się świeciły? Tak. Czyli świeciła się, jak patrzysz na to, była po prawej na dole. Od lewej na dole. Po prawej stronie wszystkie diody. I teraz, skoro masz diody po prawej stronie wszystkie... Nie. Wait, poczekajcie, słuchaj, nie, poczekaj. Musimy zrobić to w ten sposób, że w pierwszej kolejności zaczniemy od lewej strony i mówisz mi po kolei cyferki, które się palą. A to nie ma cyferek. Ale, no tak jak liczysz, tak? Że się na przykład pali od góry, od lewej. Na przykład, tak jak ja tutaj mam, że się pali czyli poczekaj, druga, czyli nie druga, mówię trzecia ci, i bo ostatnia. Wojtek, dobra, ja mam to podzielone na dwa sektory. Lewy i prawy. W lewym jest 6 diod i w prawym jest 6 ale diod. Ale Maciek, nie, ja nie widzę podziału na sekcje, więc ty mi musisz, traktuj to wszystko jako całość. No dobrze. One more time. Tak, i wtedy mówisz mi, że na przykład górny od lewej, mówisz, że pali, liczysz sobie, mówisz, że dobrze, pali. Dobrze, zrozumiałem, o co ci chodzi. Dobrze, tak? Wojtek, rozumiem. No. Nie mów do mnie jak jakiegoś bobo. Zaczynaj. Kabelki zwykłe. No. Dwa niebieskie, biały i czarny, 4. O kurde, jeśli więcej niż jeden przewód jest czerwony... Nie ma w ogóle czerwonych. W przeciwnym razie, jeśli ostatni przewód jest żółty... Nie ma żółtych w ogóle. W przeciwnym razie, jeśli dokładnie jeden przewód jest niebieski... Nie ma, są dwa niebieskie. Jeśli więcej niż jeden przewód jest żółty... Nie ma w ogóle żółtych. Przedni i drugi przewód. Dobra, i teraz tak. Świeci się. Od lewej. Pierwsze dwa... Pierwsze dwa, na dole jeden, dwa kolejne... Potem... No i już jest dupa, Maciek, bo ja nie widzę takiego ułożenia. No słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem przycisków się świeci, Wojtek. Dobra, poczekaj. Od lewej, jeszcze raz, które się palą? Od góry. Pierwszy i trzeci. Na dole palą się wszystkie. Czyli to jest pierwszy i trzeci, na dole palą się wszystkie. A potem się pali znowu... Na prawo musi być ułożenie tego. Na prawo? Mam. Tak. Uwaga. Tak, pykło! Dobra, czyli to tak działa, okej. Okay. Dobra. Znaczki nasze, symbole. No. Czarna gwiazdka zamalowana, C z kropką. Czarna gwiazdka, odwrócone dobra, P i Hanuka. Odwrócone P i Hanuka, to Hanuka. No. C, P, gwiazdka. I znowu symbole. Biała gwiazdka. Biała gwiazdka, no. Niedokończona trójka. No. K z odbiciem lustrzanym i Maziaj. Maziaj. K, trójka, gwiazdka. Dobra, i znowu się zaświecił ten symbol. Wojtek, świeci mi się tak. Od lewej. Pierwsze i trzecie. Na dole, trzecie. Drugie i trzecie. Pierwsze, trzecie, na dole, drugie i trzecie. I potem, potem świeci mi się znowu. Przedostatnie, cały rząd i ostatnie na dole. Tak. Góra. Dobra, mam ustawione. I zostały nam, Wojtek... No to robimy następne, bo to się samo wyłączy. Wiem. Biały, kabelki z gwiazdką i diodami. Kabelek biały bez niczego. Biały bez niczego, czyli to jest tak. C, przedni przewód. Dobra. Czerwony z gwiazdką. Czerwony z gwiazdką, czyli to będzie B. Przedni przewód, jeśli bomba posiada dwie lub więcej baterii. Nie posiada w ogóle baterii. Nie ma w ogóle baterii, nie. Biały bez niczego, czyli przedni przewód. I niebieski z gwiazdką i z diodą.
Niebieski z gwiazdką. Pewnie przedni przewód się nie zaświeciło. Diodą. Poczekaj, nie. Nie przecinaj przewodu, czyli przedni tamten. Nie, dalej jest na. Nie zrobiła się bomba. A który przeciąłeś? Czerwony. No to jeżeli się nie zrobiłam, to przedni. Dobra. I Wojtek, mam znowu ułożenie tego dziwnego. No. Dwa pierwsze, środkowy, dwa ostatnie. Milcz. Dwa pierwsze? No, w sensie pierwszy, trzeci i cały dolny rząd. Pierwszy, trzeci, cały dolny prawo. Dobra. I został nam pozycja. Dwójka się wyświetla. Dwójka to drugi przycisk. Czyli trójka na dwójce. Dobra, czekaj. Wybuchłem! Źle było, bo Wojtek, tam to ustawione. Niemożliwe, Maciek. Możliwe. Czekaj, exploded, time remaining. Minuta 32. Cause of explosion. Tak, nili noob. No to jest dziwne, bo powiedziałeś mi, że paliło się pierwsze i trzecie, tak? I cały rząd dolny, a potem się paliło tak jakby literka T się zrobiła, czyli cały górny i na dole tylko jedynka. W środkowym. Jakie te? No to ustawienie prawe. No to tak dałem. A nie skończył ci się czasem normalny czas? Nie, bo mi zostało minuta 32. Jest! Needy, cause of explosion, needy noob. Chyba, że my, a może to, wiesz co, a może to chodzi o to, że trzeba po prostu poczekać. Co poczekać? Bo tu jest napisane nie. Tak, gdy licznik modułu osiągnie 0, pokrętło musi być poprawnie ustawione. Na pewno jest. Było po prawej stronie? Tak. No to ja nie wiem, dlaczego, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to wybuchło, bo... Ale wybuchło. Tak, bo takie ułożenie, które mi mówisz, czyli była taka, powiedzmy, było jakby U i T, tak? Nie wiem, czy tam było U, Wojtek, no pierwsze, U, drugie, D. Cały dolny i litera T w drugim. No to ustawienie prawe. Więc no to nie wiem, wiem dlaczego. Dobra, to my bekujemy, słuchajcie. Nie, no nie udało się tej bomby zrobić, niestety. Mimo że byliśmy, kurczę, blisko, bo zostały tylko cyferki nam, więc. Ale prawie. Macie, kolejna rzecz. Nie mów mi tymi sektorami. Tylko no nie mów mi sektorami. Nie, powiedziałeś pierwsze, trzecie. A jeszcze ja jest pierwsze, trzecie, czwarte, piąte, szóste się pali. Tak mi miałeś mówić. No nie. Nie rób tej miny, powiedziałem. Nie robię, kończ. No. A będziesz mi mówił, jak mam żyć? Się to fuck up powiedziałem! Co? Jajco. No, to słuchajcie, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się odcinek podoba. Był ze mną oczywiście Wojtek. Byłem. W czwartek będziemy u Wojtka testować te same bomby chyba. Tak, te same bomby. No. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. No i co? Ja was oczywiście lowkuję, kiskuję. Lowki, kiski, besoski. Buziakuję was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Słyszymy się w kolejnym już niedługo. Trzymajcie się, cześć, do następnego, pa!